w aktualnościach akademickich m.in. o turnieju piłki siatkowej, o Puchar Ojca Rektora. 9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Koła Filozoficznego. Gościem honorowym był kierownik Instytutu Informatyki, dr Grzegorz Osiński. W czwartek 9 kwietnia w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się kolejne spotkanie Koła Filozoficznego imienia ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca. Na każde ze spotkań koła zapraszany jest gość honorowy, którym w ubiegłym tygodniu był profesor naszej uczelni dr Grzegorz Osiński, kierownik Instytutu Informatyki. Poruszono niezwykle doniosły temat – transhumanizm, nowe zagrożenie człowieka. Jeśli jest zagrożenie ze strony technologii, które nie są ludzkie, to należy im przedstawić technologie, które kontrolujemy, które są ludzkie i wykorzystują ludzki potencjał. Działamy prężnie. Mieliśmy właśnie dzisiaj 23. spotkanie Koła Filozoficznego, także jest pewna ciągłość, jest cały czas spora frekwencja, co niezmiernie cieszy. Chodziło nam o to, aby pokazać studentom, że możemy dyskutować na gruncie różnych nauk, oczywiście z silnym fundamentem filozoficznym, prawda, czyli na gruncie Koła Filozoficznego. Samo spotkanie okazało się niezwykle interesujące. Pan doktor zaproponował ku uciesze studentów kolejne spotkanie i kontynuację tematu. W sobotę rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec dr Zdzisław Klawka wraz ze studentami uczestniczył w spotkaniu z władzami i pracownikami firmy Mark w Goździe, które zorganizowano z okazji 15 lat jej istnienia. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią. Kolejnym punktem uroczystości był bankiet, w czasie którego głos zabrali politycy i właściciele firmy. W centrum sportowym przy ulicy Świętego Józefa odbył się w niedzielę turniej piłki siatkowej o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W imprezie wzięło udział 5 zespołów. Zwycięzcami turnieju okazali się studenci trzeciego roku, którzy w finale pokonali studentów studiów magisterskich. To już drugi tego rodzaju turniej organizowany przez samorząd studencki naszej uczelni. Rok temu triumfowali przedstawiciele telewizji Trwam, którzy tym razem uplasowali się na trzeciej pozycji, pokonując w meczu o trzecie miejsce studentów roku pierwszego 2-0. Z kolei studenci trzeciego roku w finale ograli studentów studiów magisterskich, wygrywając w dwóch setach 25-12 i 25-17. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Dawid Helsner, natomiast najlepiej punktującym został Damian Szmagliński. Jako drużyna pokazaliśmy, że jesteśmy kolektywem. W każdym spotkaniu wygraliśmy 2-0, więc faktycznie to, co Dawid powiedział, cieszy, że mamy zgranie i to jest najważniejsze, ale też właśnie słowa podziękowania dla Wojtka, który tutaj stoi z nami i jest organizatorem tego turnieju, więc wielkie słowa podziękowania dla niego. Znaliśmy swoje możliwości, poznaliśmy troszeczkę przeciwników, i to było widoczne w grze, że mamy jednak przewagę, mogliśmy to wykorzystać, i pokazaliśmy, zdaje mi się, kawał dobrej gry.